Osiedle Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zajmuje teren blisko 3 hektarów, z czego zieleń osiedlowa stanowi 1,5 hektara. Natomiast długość żywopłotów to blisko 900 metrów bieżących. Zielone tereny na naszym osiedlu stanowią najbliższe, a zarazem najbardziej dostępne tereny rekreacji dla naszych mieszkańców. Zarząd spółki dużą wagę przykłada do dbałości o jakość tej zieleni. Zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim dokonywane są przycinki drzew, krzewów, żywopłotów, a także koszenie powierzchni zielonych. Koszenie to odbywa się minimum 5 razy w roku, w zależności od warunków atmosferycznych, nawet częściej, dlatego że posiadamy własną ekipę konserwatorów, którzy własnym sprzętem mogą dokonywać tych prac tak często, jak jest to potrzebne. Na wyposażeniu w związku z tym mają jeden pojazd traktorek koszący, mają 3 kosiarki spalinowe z napędem oraz 2 kosy i podkaszarki. Teren zielony osiedla Gorzowskiego TBS-u to nie tylko trawniki, krzewy czy drzewa, ale także tereny rekreacyjne, które służą wszystkim mieszkańcom. Są to między innymi tereny, które spółka przygotowała dla relaksu dla naszych najemców. Na obrzeżach osiedla znajduje się taki teren, gdzie można piec kiełbaski, pograć w piłkę na boisku osiedlowym, a także pograć w ping-ponga, bo jest też stół. Oczywiście też teren Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest wyposażony w 2 place zabaw i siłownię, gdzie dzieci mogą też miło spędzić czas.